Wracamy do biegu przez plotki. Nie wiecie gdzie, jak i z kim trenować wybraną dyscyplinę sportu? Spokojnie, z pomocą przychodzi Stacja Sport. Ten portal to baza tysięcy ośrodków i klubów z całego kraju oferujących zajęcia sportowe z różnych dyscyplin dla dzieci i młodzieży. Stacja Sport to bardzo fajne miejsce, w którym można się spotkać i fajnie pobawić. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Ja się dowiedziałem o tym, pomysł spodobał mi się. Spodobało mi się to, że można dziecko jakby wprowadzić w tą bazę danych, można odnaleźć inny klub, można mieć szansę znalezienia czegoś dla swojej pociechy. Można znaleźć dużo osób, które trenują to samo co ty, popróbować z kimś innym, porozmawiać. Zalogowałem moją córkę, zarejestrowałem, bo uważam, że to jest dobry pomysł, żeby dzieci mogły odnaleźć się, odnaleźć dyscyplinę swoją, którą mogą wybrać. Chciałam iść na judo, dlatego, bo mój brat niedawno chodził na... No i potem chcieliśmy jechać na judo. No i poszliśmy, tata nas zapisał. I tak, i chodziliśmy dalej. Chodziliśmy i chodziliśmy. I aż do dzisiaj. Od ilu lat trenujesz? Trenuję od 3 lat. Aha, dlaczego wybrałeś akurat ten sport, a nie inny? Bo wszyscy nie trenują tego sportu, jest taki oryginalny. No ja ćwiczę, bo Mikołaj ćwiczy, on jest moim kolegą. Po prostu lubię się poprzepychać. Nie mogę wyjeździć tą stronę. No, trener jest fajny. Fajne zajęcie w ogóle. No, my z Mikołajem tak przepychamy się. Okiełznać grupę dzieci jest dość trudno. Wiadomo, są jakieś zasady. Staram się te dzieciaki tych zasad uczyć. Wtedy jest trochę łatwiej. Judo jest fajne, bo poznajesz dużo nowych osób, ruszasz się, możesz wyładować gdzieś swoją energię, a nie skakać w domu po sufitach. Najbardziej tutaj mi się podoba, gdy bawimy się w wilka i owieczki. O, cokolwiek to znaczy. I owieczki. Paweł Lewicki, pomysłodawca projektu Stacja Sport.pl jest z nami. Dzień dobry. Witam serdecznie. Chyba o wilku i owieczkach nie będziemy rozmawiać. I Artur Siódmiak, 133 mecze w reprezentacji Polski, 102 gole, medalista Mistrzostw Świata, olimpijczyk z Pekinu. Dzień dobry. Dzień dobry. I człowiek, który dzisiaj zaprasza na kamp w Warszawie i też dzieciaki będą się uczyć grać w piłkę i będzie mecz gwiazd na sam koniec tego dzisiejszego dnia. I się zastanawiam, czy jak pan z dziećmi pracuje, to pierwsze, co jest do nauczenia dla nich, to co to jest jedna wenta? No tutaj bardziej dorosłym, bo jestem kojarzony już te kilka lat, które minęło od tej bramki, to już przeszłość. Natomiast wspomniał pan o kampie. Kamp faktycznie dzisiaj jest w Warszawie. 2 lata temu po zakończeniu mojej kariery wróciłem do Polski i rozpocząłem właśnie kamp w naturowarze. To był 2012 rok. I tutaj wracamy po 2 latach również. Myślę, że Warszawa jest bardzo ciekawym miejscem, jeśli chodzi o aktywności. Jest wiele ich, bo baza szeroka. Natomiast wydaje mi się, że ta formuła kampów jest jak najbardziej trafiona. Otworzyliśmy akademię na Targówku. Już szkolimy dzieci w wieku szkoły podstawowej. A o kampie 11 godzina ruszamy z multisportami, na których zapraszam wszystkich małych i dużych i tych starszych również. Tam nie będziemy mieli ograniczeń, będzie AZS Środowisko Warszawa, który przygotował wiele atrakcji, również moja fundacja. Gry i zabawy ruchowe,
Natomiast od godziny 13 będziemy mieli już kamp ze mną, na który trzeba było się zapisać. Po trzech dniach już miałem pełną listę, więc będzie około 150 dzieciaków, także każdy dostanie koszulkę, piłkę, taką podkreślającą motywację, bo wiadomo, że z kampu sobie jak wyniesie taką piłkę, to często nawet w koszulce śpi, a z piłką wszędzie chodzi, nawet do szkoły. Czyli to tak jest w tym kontekście naprawdę fajne. No i 15 mecz gwiazd. Co dużo mówię? Nie, spokojnie, mecz gwiazd. 15 mecz gwiazd i tutaj zapraszam wszystkich warszawiaków, jak oglądają, to naprawdę będzie gwiazdozbiór, na pewno będzie kilku sportowców pokroju Otyli Jędrzejczak, Mai Włoszczowskiej, Piotrek Machowski, Grzegorz Skrzecz i jeszcze wielu, wielu innych, ale też będą dziennikarze sportowi i nie tylko. Z RMF-u, z Zetki, mocna ekipa z Polsatu, mojego kochanego, ale też zapraszam serdecznie Was jako stację Orange, abyście wzięli udział w tym meczu. Zagramy 15 minut, bądź 20 w piłkę ręczną, a później w piłkę nożną, czyli coś dla oka będzie na pewno. Poproszę tenis następnym razem, to przyjdę chętnie. No dobra, to wróćmy do tej stacji Sport i proszę nam wytłumaczyć dokładnie, na czym to polega. Stacja Sport.pl, wchodzimy tam i co możemy tam znaleźć? Tak, stacja Sport.pl, projekt, który ruszył 30 września po wielu miesiącach przygotowań. Bardzo cieszymy się z tego powodu. Cieszymy się, że jest coraz bardziej zauważalny, że możemy gościć dzisiaj w Państwa studiu. Stacja Sport.pl to odpowiedź na potrzeby. Tutaj przykład działalności Artura. Rozumiem, że szkołę na Targówku też można znaleźć. Tak, oczywiście. Stacja Sport.pl, szanowni państwo, to odpowiedź na potrzeby naszego całego kraju, dzieci, rodziców. Czyli to projekt, który dotyczy dzieci od 6 do 18 roku życia. To projekt, który... Nie łapiesz się. Nie, ja już jestem za stary, no chyba... ale dzieci mam dwoje. No właśnie, się łapią. Więc to projekt, który dotyczy około 1000 miejsc w Polsce. To są wszystkie miejsca w Polsce, szanowni państwo, od 1500 mieszkańców do Warszawy. Ale to chodzi o to, wchodzimy na stronę stacjasport.pl, tak, i szukamy miejsca, gdzie możemy trenować, gdzie możemy dzieciaki zapisać, gdzie możemy z dzieciakami przyjść i wybrać sobie dowolny sport, tak? Dokładnie. Dwie proste funkcjonalności. Każde dziecko w Polsce może poczytać na temat kilkudziesięciu dyscyplin sportu. Kilkuset ciekawostek na temat każdej z nich. Na przykład, co jest szybsze, lotka od badmintona czy piłka od tenisa. Wydawałoby się, że piłka od tenisa, lotka osiąga ponad 420 km na godzinę. A z drugiej strony, to co pan doskonale zauważył, każde dziecko w Polsce, każdy rodzic, każdy dziadek, każdy opiekun swojej pociechy może wejść i znaleźć miejsce, gdzie jego dziecko... Może sprawdzić, czy rzeczywiście ta lotka jest szybsza od... Dokładnie, gdzie może uprawiać i jaką dyscyplinę w swojej okolicy. Coraz więcej jest takich inicjatyw, coraz więcej takich kampów, jak właśnie te pana, czy Marcina Gortata. Czy takie zapotrzebowanie na sport w Polsce w ogóle się zwiększyło? Jest wiele projektów, różne firmy. Może nie będziemy wymieniać, czy możemy? Nie, no to na przykład powiedzmy, że ministerstwo i będzie bez Ministerstwo mnie, Sportu i Turystyki wspiera. Tak, jestem akurat ambasadorem jednej z tych akcji. Jest tych projektów dużo. Sam jako fundacja mamy projekt, który jest też współfinansowany. No tu muszę powiedzieć, bo to jest nazwa projektu PGNiG Akademia Małych Mistrzów, czyli przez sponsora strategicznego. Zakłada on w ciągu 6 lat otwarcie 16 akademii szkoleniowych w całej Polsce i objęcie szkoleniem około 1000 dzieci. W tym roku otworzy się już 5 takich akademii, czyli to wszystko, o którym pani wspominała, czyli te kampy w halach i te kampy, które w letnim turze mamy na plażach naszych. Spinamy wszystko szkoleniem i myślę, że jest to celowość. Oczywiście inne spółki Skarbu Państwa, inne firmy, prywatne podmioty, czy też samorządy pomagają w tym, aby te projekty wspólnie można było zrealizować, ale też ważną istotną rolą jest rola wasza, rola mediów, bo bez tego naprawdę ciężko przeforsować i sfinansować przede wszystkim takie działania. No to dobra, to jak to jest z tymi dzieciakami tak naprawdę, bo my narzekamy, że w tej chwili mnóstwo rozrywek, komputery, konsole, dzieci nie chcą grać w piłkę, nie chcą uprawiać sportu, nie chcą ćwiczyć na WF-ie. Jest zainteresowanie taką akcją jak Stacja Sport? Są chętni rzeczywiście te dzieciaki, czy nie wiem, zmuszane przez rodziców przychodzą, czy jest tak, że tych dzieci chcących się bawić w wilka i owce jest dużo? To jest bardzo dobre pytanie, tak?
czuję się, jakbym był reprezentantem całej Polski. Bardzo mi miło. No, tak? Ale tak z perspektywy pana, jak tak, pan widzi, czy rzeczywiście to działa, tak? Ja powiem w ten sposób. To nie jest problem w dzieciach. Szczególnie w dzieciach ze szkoły podstawowej. Już troszeczkę inaczej jest w gimnazjach, jeszcze inaczej w liceach, bo tak naprawdę im jesteśmy starsi jako dzieci, tak, tym mamy coraz więcej możliwości. W przypadku to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, różnica wynika też z miejsca zamieszkania. Tak? Inne możliwości mają dzieci w Warszawie, czyli w dużym mieście, inne w małych miejscowościach, takich jak 1000 mieszkańców, 500, 3500, tak, czy 2. Dzieci chcą trenować, dzieci muszą mieć bodziec, żeby wiedzieć, co trenować i gdzie trenować. Proszę sobie wyobrazić, że portal stacjasport.pl jest projektem społecznym, tak? Jest projektem misyjnym. Jest to mój projekt, niefinansowany z żadnego zewnętrznego źródła. To jest moja prywatna inwestycja, tak? Pod patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To jest bardzo ważna sygnatura dla nas tego, że to jest potrzebne. I proszę sobie wyobrazić, że od 30 września do dnia wczorajszego, bo dzisiaj jeszcze nie sprawdzałem, tak? Portal został wyświetlony ponad 19 tysięcy razy. Czyli bez promocji jakiejkolwiek tego portalu w szerokim tego słowa znaczeniu, ludzie chcą wchodzić, ludzie czytają, ludzie spędzają czas, ludzie zapisują, zakładają konta swoim dzieciom i ludzie wyszukują miejsc. Co więcej, ponad 140 miejsc od tego czasu zostało dodanych do naszej bazy z całej Polski. Tak? Kilku sportowców, znakomitych osobowości, wielkich sportowców, medalistów Mistrzostw Olimpijskich Świata i Europy poparło nasz projekt, tak jak pan Andrzej Supron, tak jak Paweł Nastula. Chyba mogę tak zdradzić to i to dla nas niesamowita sprawa, że Artur też powiedział, że to jest fajne, tak, i że chce wspierać taką inicjatywę. Piotrek Strus, może młody zawodnik, jeszcze stażem, również nas wsparł. Krótko, na koniec pana pytania, dzieci chcą trenować, dzieci powinny trenować i najważniejsze w tym wszystkim w przypadku projektu stacjasport.pl, w odróżnieniu do wielu wydarzeń sportowych, inicjatyw, które są w Polsce, byle więcej, każdą ja wspieram bardzo mocno, jest to, że stacjasport.pl nie szuka talentu ani nie szuka sportowca. Stacja Sport ma zainteresować i dać możliwość dzieciom, żeby mogły, tak jak my kiedyś w młodości, po prostu pobiegać i coś poćwiczyć. No to zapraszamy na stację Sport.pl i zapraszamy na kamp Artura Siódmiaka, a jeszcze teraz będzie mi pytanie o to, co robić po zakończeniu sportowej kariery. Nietypowe pomysły. Nie znaleźliśmy piłkarza ręcznego akurat ostatnio, ale jest taki, który jeszcze niedawno był piłkarzem, bramkarzem reprezentacji Niemiec, tej piłkarskiej. Teraz jest gwiazdą wrestlingu. Tim Wiese zadebiutował w ringu Federacji WWE. No i tak Tim Wiese wyglądał w 2010 roku. Był rezerwowym bramkarzem reprezentacji Niemiec, kiedy kadra Joachima Lewa wywalczyła brązowe medale na Mistrzostwach Świata w RPA. A teraz Tim Wiese wygląda tak. Na początku roku zakończył piłkarską karierę. Po rozwiązaniu kontraktu z Hoffenheim zupełnie zmienił branżę i zajął się kulturystyką. Wyrzeźbiona sylwetka byłego piłkarza zwróciła uwagę organizatorów najsłynniejszych gal wrestlingu. Wiese zadebiutował w ringu Federacji WWE w minionym tygodniu. 32-latek był gwiazdą imprezy zorganizowanej we Frankfurcie. Jego występ tak się spodobał, że WWE chce się związać z Niemcem na stałe. W najbliższych dniach ma negocjować warunki kontraktu z amerykańską federacją. WWE to największa organizacja wrestlingu na świecie. Jej gale są transmitowane do 150 krajów, a w samych Stanach Zjednoczonych ogląda je 13 milionów widzów. No i pytanie tak. Rozumiem, że wrestling raczej nie wchodził w rachubę, ale... Choć gabaryty takie mogły wypasować. Spokojnie, ale... z tym Wiese spokojnie. Nie, no, Wiese jeszcze tak. Nie? Przepakował. Dobrze. Co robić, tak, po karierze? Co robić? Znaczy, może tak, czy w pana przypadku było tak, że nie wiem, jeszcze grając w piłkę ręczną, już miał pan plan, że zajmuje się kampami, zajmuje się dzieciakami, zajmuje się trenowaniem i promocją piłki ręcznej? To gdzieś u mnie dojrzewało. Oczywiście przychodzi w życiu każdego sportowca taki moment, żeby zacząć myśleć, co będzie dalej, bo to przyzwyczajenie tych kieratu trening, mecz i wyjazdy, no kiedyś się kończy i trzeba zacząć nowe życie. Ja to nazywam takie życie po życiu. I oczywiście
dwa lata przed zakończeniem kariery pojawiły się jakieś kontuzje, już wtedy zacząłem myśleć o tym, co będę robił. Czy myślałem o tym? Myślę, że jakoś dość dobrze czułem się w mediach, dlatego zostałem ekspertem jednej z stacji telewizyjnych i jestem blisko tej takiej profesjonalnej piłki ręcznej, sprawia mi to ogromną frajdę. Natomiast to, co robię teraz, czyli te akcje promujące sport powszechny i kampy oraz cały system szkoleniowy, podpatrzyłem w Niemczech. Tutaj nie wymyślałem koła, po prostu uznałem, że w Polsce jest nisza i jest na pewno, jeśli chodzi o szkolenie tych najmłodszych. Po prostu staram się przekładać te wzorce i systemy, które funkcjonują już od kilkunastu lat w Niemczech czy w Skandynawii, na grunt Polski. Myślę, że Polska jest ogromnym krajem, jeszcze z ogromnymi możliwościami do wykorzystania i właśnie to robię. Jest tak, że w Polsce trochę tym prekursorem takich imprez był Marcin Gortat, bo wiem, że wy też współpracujecie z Marcinem Gortatem jakoś tam. On chyba był pierwszy i wszyscy zobaczyli, że wow, coś takiego w Polsce można zrobić. Tak, Marcin był prekursorem, to jest, miał szóstą edycję zeszłego lata, minionego lata, kampów. Oczywiście on wspierany jest przez ogromną ligę, jaką jest NBA, czyli tam promuje w Europie te rozgrywki. Natomiast myślę, że Marcin ogranicza się tylko do piłki ręcznej. Moje kampy są multisportowe. Tutaj można, traktuję to jako sportowe expo, czyli dzieci, które przyjdą na zajęcia, szczególnie na tę pierwszą część, mogą się zapisać i spróbować różnych sportów. Czyli to jest takie troszeczkę szersze, a z Marcinem bardzo dobrze nam się współpracuje. Jest jeszcze Marcin Możdżonek, który z siatkówki podobnie tak robi. I myślę, że chyba nieskromnie powiem, my we trójkę jakoś, jeśli chodzi o te sporty zespołowe, dość dużo działamy i w tym temacie. No to na koniec naszej rozmowy jeszcze o piłce ręcznej będzie. Będzie o piłce ręcznej. Mamy też rzecz charytatywną, tak? Mecz reprezentacji polskich szczypiornistów kontra reszta świata. To wydarzenie czeka nas 14 grudnia w Lublinie. Kadrę biało-czerwonych poprowadzi Michał Bigler, zespół zagranicznych szczypiornistów, trenerzy najlepszych polskich drużyn, a więc trener Vive Talant Duszejbajew i Wisły Płock Manolo Cadenas. No i cel tego gwiazdorskiego meczu, jak powiedział Krzysiek, jest szczytny, zbiórka pieniędzy na leczenie chorego na raka drugiego trenera Vive Tauronu Kielce, Tomasza Strząbały. Wiem już od półtora roku, że mam nowotwór złośliwy układu krwiotwórczego. Jest nowy program, który polega na podaniu trzech leków, tak zwany CRD, który gwarantuje prawie 64% wyleczalności na dzień dzisiejszy i to jest największa szansa. Leczenie w Stanach jest bardzo kosztowne. Myślę, że tak ze wstępnych kalkulacji to tak sporo ponad 1 000 000 zł. Muszę zrobić wszystko, żeby te pieniądze zdobyć. Drużyna, jak i cały klub będą mnie wspierali w tym przedsięwzięciu i będziemy jako klub organizować wiele imprez dla kibiców. Dlaczego mam nie walczyć? To ja jeszcze mam wszystko przed sobą, nie? To ja mam nadzieję, że jeszcze po pierwsze to jeszcze nie jeden sukces sportowy przede mną i wcale nie mam zamiaru się poddawać, a to, że tam na jakiś czas będę trochę słabszy, to nie znaczy, że się do niczego nie nadaję. Dzisiaj dużo stron do zapamiętania dla Tomka, to jeśli ktoś chciałby go wspomóc i wspieramy, no bo to są straszne pieniądze i tak naprawdę ostatnia szansa walki, ale też piękna idea i fajnie, że piłkarze ręczni, że Vive, że sportowcy się w to włączają. Nie wiem, czy to jest pytanie, czy to jest stwierdzenie, tak? Oczywiście, że fajnie. Zawsze warto pomagać. Ja bardzo doceniam każdą znaną osobę, każdego celebrytę, każdego znanego sportowca, czy to czynnego, czy już na sportowej emeryturze, który wspiera. Musimy pamiętać, że takie osobowości jak Artur Siódmiak, tak, jak pan Michał Liskiewicz, który był u państwa wcześniej, tak, no, są to sportowe autorytety, osobowości, które są opiniotwórcze i jak Artur powiedział, rola mediów jest bardzo ważna.
ważna, tak, i rola takich osób również, ponieważ takie wsparcia, takie poparcia czy takie inicjatywy zawsze łatwiej nagłośnić i one w prosty sposób docierają do ogółu, tak, i wtedy łatwiej jest przeznaczyć jakieś środki czy jakieś inne rzeczy na takie inicjatywy. A ja korzystając z okazji, to dzisiaj będę na kampie licytował też swoją koszulkę. Mam nadzieję, że osiągnie dość wysoką cenę. A tak się zastanawiam, bo Tomka znam bardzo dobrze i tutaj też na pewno ruszę swoje wszystkie możliwości, aby też mu pomóc, bo wiadomo, klub bardzo mu pomaga, Polski Związek Piłki Ręcznej w Polsce. Całe środowisko piłki ręcznej, ale nie tylko, bo wielcy znani sportowcy również się do tej akcji przyłączyli. Tak się zastanawiam, bo coraz częściej gdzieś spotyka się z takimi prośbami. Słuchajcie, w ciągu tygodnia 4, 5, 6 próśb o pomoc, o jakąś charytatywną akcję. Czy to dziecko, czy sportowiec, mniej lub bardziej znany. To jest przerażające chyba, staramy się naprawdę. No ale też dobrze, że są ludzie, którzy mają możliwości i pomagają. My trzymamy kciuki, przypominamy o tym, żeby wspierać. Przypominamy o akcji Stacja Sport. Tam się można logować, a dzisiaj warto się wybrać na kamp i zobaczyć, jak... koszulkę. No, chociażby licytować koszulkę. I zobaczycie, jak gwiazdy grają w piłkę ręczną. Paweł Lewicki, Artur Siódmiak, dziękujemy ślicznie za wizytę w studiu.